Nazywam się Marta Żmuda-Trzebiatowska i w filmie Klub Wings – Tajemnica Zaginionego Królestwa użyczyłam swojego głosu Florze. Flora jest przyjaciółką głównej bohaterki Bloom. Siła tych 6 dziewczyn tkwi właśnie w jedności, w tym, że one są przyjaciółkami. Jest to bardzo zgrana paczka. Każda z tych przyjaciółek ma inną moc i kiedy połączą te moce, to wtedy są naprawdę niezwyciężone. Ten film właśnie mówi o takiej ogromnej sile przyjaźni i że zawsze dobro jednak pokonuje zło. I to jest w tym piękne. Wróżką tak naprawdę jest każda z nas. Mamy to gdzieś głęboko w sercu i potrafimy czarować. Każda na swój sposób, każda ma właśnie tą tajemniczą moc. Jedna będzie, nie wiem, pięknie malować i to jest jej ta główna moc. Inna pięknie śpiewa. Każda z nas musi odkryć, co jest naszą siłą i co jest najważniejsze. I każda z nas jest taką małą wróżką, tak mi się wydaje. Wiem, że dużo dziewczynek marzy w dzieciństwie o tym, żeby zostać właśnie aktorką, piosenkarką. To jest najważniejsze, żeby wsłuchać się bardzo głęboko gdzieś tam w to swoje serduszko i dowiedzieć się, co jest naszą mocą i siłą. I wtedy na pewno rozkwitniemy na prawdziwą wróżkę, mistrzynię magicznego wróżbiarstwa. Ja w ogóle uwielbiam bajki, uwielbiam baśnie, uwielbiam kreskówki, uwielbiam czytać baśnie. Robię to nawet jeszcze w takim wieku. Uwielbiam chodzić na kreskówki. Bardzo często zamiast filmu wybieram właśnie kreskówkę, bo uważam, że kreskówki przynoszą w nas w taki właśnie fajny, optymistyczny świat kolorowy, gdzie dobro zawsze zwycięża. Można się pośmiać, ale można się też dużo nauczyć z takiej kreskówki, od tych postaci bajkowych. Zawsze bajka jednak niesie te takie mądre, fajne, szczere, prawdziwe wartości i to mi się chyba w kreskówkach i bajkach najbardziej podoba. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na film Klub Wings – Tajemnica Zaginionego Królestwa na Mikołajki. Klub Wings – Tajemnica Zaginionego Królestwa.